Cześć kochani, z tej strony Madzia i witam Was w kolejnym odcinku podcastowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przyjaźni. Myślę, że to ciekawy temat, gdyż przyjaźń przyjaźni nierówna. Przyjaźń, moim zdaniem, taka prawdziwa, różni się od tego, co widzimy w telewizji, co widzimy w popkulturze. Spostrzeganie przyjaźni, to jaka ona jest, czym różni się od lubienia, różni się też, jest zależne od człowieka, oczywiście, to jest fakt. Każdy inaczej patrzy na przyjaźń, każdy ma inną definicję przyjaźni. Ja opowiem troszeczkę o swojej. Ja mam to szczęście, iż mam przyjaciółkę, ale nie trwało to od dziecka. Niestety, jako dziecko nie miałam takich prawdziwych przyjaciół, takiego kogoś, komu mogłabym wszystko opowiedzieć, zwierzyć się ze wszystkiego i zaufać całkowicie i w pełni. Gdyż moim zdaniem prawdziwa przyjaźń to właśnie pełne zaufanie. Aga, pozdrawiam Cię z tego miejsca. Aga jest moją przyjaciółką od lat, ale nie od zawsze. Poznałyśmy się w technikum, to było wtedy technikum, chodziłam rok do technikum, zrezygnowałam, żeby wrócić do liceum i tam się poznałyśmy. I też nie było tak, że od razu to była wielka przyjaźń. To ewoluowało z latami, co jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, że przyjaźń, tak jak wszystko, tak jak miłość, bo moim zdaniem przyjaźń to jest jakaś forma miłości, ewoluuje i się zmienia, dojrzewa, dorasta i przechodzi liczne próby. Jako nastolatka można powiedzieć, że miałam kogoś takiego jak przyjaciel, ale teraz już wiem, że to nie była przyjaźń, to nie była prawdziwa przyjaźń, tak to mogę nazwać. Nasza relacja była, wydawała mi się, że była przyjaźnią, ale no nie do końca, bo przyjaciele jednak nie ukrywają przed sobą takich bardzo ważnych rzeczy, zwierzają się sobie z problemów. Ja miałam właśnie przez tamtą relację, przez wiele lat taki problem, bo uważałam, że nie powinnam mojej przyjaciółce zawracać głowy, nie powinnam jej mówić o większości moich problemów, nie powinnam opowiadać jej o tym, co się wydarzyło, żeby sobie czegoś nie pomyślała. I kiedyś jedna koleżanka, której to powiedziałam, ona powiedziała do mnie coś takiego: to po co masz tę przyjaciółkę? Chyba po to są przyjaciele, żeby im o wszystkim mówić, żeby im opowiadać o swoich problemach, zwierzać się. I zastanowiłam się nad tym, później porozmawiałam z moją przyjaciółką, czy jej nie przeszkadzam, czy nie znam mnie zła, że jej opowiadam o swoich problemach. I dzięki temu ona też się bardziej na mnie otworzyła. I to się może wydawać dziwne, ale na przykład ja i Agata bardzo często piszemy do siebie wiadomości. Teraz jeszcze jest wirus, więc nie widziałyśmy się od ponad roku, chociaż nie mieszkamy od siebie tak daleko, ale nie ma okazji, możliwości, żeby dłużej się gdzieś zobaczyć. Dlatego wszystko przez internet. Ale naprawdę potrafimy marudzić. To znaczy ja piszę, co się wydarzyło złego, albo coś mnie, nie wiem, wiecie, boli fizycznie, psychicznie. Ona też do mnie pisze o takich swoich problemach. I dzięki temu wiemy, że mamy gdzie znaleźć pocieszenie, bo ja ją rozumiem, ona rozumie mnie. I to nie jest tylko tak, że sobie marudzimy na Facebooku, ale też piszemy słowa pocieszenia, mówimy o czymś przyjemnym, zmieniamy temat na już inne tory, na jakieś tam filmy, książki, wydarzenia ciekawe. Ważne jest, prawdziwy przyjaciel, ważne jest, aby pamiętać, że w prawdziwej przyjaźni tak zwane marudzenie czy mówienie o problemach to nie jest zawracanie głowy. Mówisz o tym, co cię boli, mówisz otwarcie o tym, co się stało, czy w domu, czy w związku, czy w rodzinie, czy w pracy, czy w szkole. Mówisz o tym, nie wstydzisz się tego, nie wstydzisz się oceny. To jest bardzo ważne. Prawdziwy przyjaciel nie ocenia. Może ci powiedzieć, że coś mu się nie podoba w twoim zachowaniu i to też jest ważne. Może ci powiedzieć, że popełniasz jakiś błąd i nie popiera tego, co robisz, ale wciąż za tobą stoi. I ważne jest też moim zdaniem, aby nie mylić wsparcia z przytakiwaniem. To znaczy, możesz kogoś wspierać w jego życiu, w jego decyzjach, w tym, co robi,
ale niekoniecznie musi Ci się to podobać i może inaczej. Prawdziwe wsparcie nie polega na tym, aby przytakiwać przyjacielowi we wszystkim, co robi i zgadzać się na każdy jego krok. Bo wspieranie nie powinno polegać na tym, że idziemy za kimś jak baran, bezmyślnie, ale jeżeli coś nam się nie podoba, to mówimy o tym. Pokazujemy tej osobie, że słuchaj, no nie podoba mi się to, co zrobiłeś, nie podoba mi się to, jak na przykład, nie wiem, potraktowałeś tamtą osobę i mówię Ci o tym otwarcie. Kocham Cię, jestem Twoim przyjacielem, jesteś dla mnie bardzo ważny, ale nie podoba mi się to, co zrobiłeś. I to też jest wsparcie, bo taka osoba pokazuje Ci, że się o Ciebie troszczy, bo gdyby zlał temat, mówiąc brzydko, no to trochę tak jakby nie obchodziło go to, jaki jesteś, co robisz. Prawdziwa przyjaźń, tak jak dla mnie przynajmniej, jest wtedy, kiedy niekoniecznie musicie się widywać codziennie i rozmawiać codziennie, ale wiecie, że jeżeli coś się stanie, to możecie liczyć na tę osobę, możecie liczyć na wsparcie. I tu nie chodzi o wsparcie finansowe, bo ludziom się wydaje, że wsparcie polega na tym, że jeżeli coś się stanie i potrzeba nam 500 zł, to ta osoba nam da to 500 zł. No nie każdy ma. Oczywiście, jeżeli ktoś ma i może pomóc, to przyjaciel pomaga w takiej sytuacji. To jest naturalne. Ale nie na tym polega wsparcie. Niestety, bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem wśród ludzi, że wsparcie, prawdziwy przyjaciel jest wtedy, kiedy pomaga, kiedy można na niego liczyć finansowo. No to jest dla mnie jakieś zupełnie pokrętne myślenie, w ogóle nie związane z przyjaźnią, a jedynie z jakimś takim gwarantem, że gdyby coś się stało, to ta osoba na pewno mi pożyczy, a to jest zupełnie coś innego. Prawdziwa przyjaźń nie polega też na tym, moim zdaniem oczywiście, aby lubić zawsze to samo. Przykładowo ja i moja przyjaciółka naprawdę się od siebie różnimy. Nie tylko pod względem fizycznym, ona blondynka, ja brunetka, ale także i psychicznym. Mamy różne zapatrywania na wiele tematów. Czy to jeżeli chodzi o religię, czy to jeżeli chodzi o politykę. W wielu rzeczach się ze sobą zgadzamy, ale nie we wszystkich. Mamy wspólne pasje, no tak w delikatnym stopniu. Ja lubię anime, ona też, to właśnie Aga poleciła mi lata temu Sorted Online, za co do dzisiaj jestem jej wdzięczna, ale różnimy się od siebie i prawdziwa przyjaźń polega na tym, moim zdaniem, że nawet jeżeli mamy różne zdanie na jakiś temat, różnimy się od siebie, mamy różne zapatrywania na pewne kwestie, to nie narzucamy swojej opinii. Nie próbujemy przekonać swojego przyjaciela do swoich racji. Nie próbujemy wbić mu do głowy, że ja mam rację, ty jesteś w błędzie. Ja i Aga bardzo często mamy takie dyskusje, gdzie różnimy się, nasze zdanie jest odmienne. I oczywiście mogłybyśmy zacząć się kłócić, że wcale nie, bo ja mam rację, wcale nie, bo ty się mylisz i tak dalej. Ale właśnie przy niej, dzięki niej nauczyłam się, że okej, masz inne zdanie ode mnie, różnimy się w tej kwestii, szanuję to, ale i ona szanuje moje zdanie i moje odmienne zapatrywanie się na pewne kwestie. To jest bardzo ważne, bo ludzka natura chyba skłania nas ku temu, aby walczyć o swoją rację, walczyć o swoje przekonania, no i iść w zaparte. A w prawdziwej przyjaźni odpuszcza się, jeżeli wiesz, że ktoś ma odmienne myśli niż Twoje, inaczej patrzy na świat, w inny sposób odczuwa pewne rzeczy, to ma do tego prawo, ale to wciąż jest Twój przyjaciel. To, że ktoś różni się od Ciebie w pewien sposób, nie znaczy, że nie jest Twoim przyjacielem, że Ci nie pomoże w pewnych sytuacjach. To jest bardzo ważne. No nie wiem, taki przykład. Ty jesteś niewierzący, a Twój przyjaciel jest bardzo wierzący i Ty chcesz odejść z kościoła, a Twój przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, pomimo tego, że jest na przykład bardzo wierzący, mówi, że w porządku, to jest Twoja decyzja, odchodzisz z kościoła, okej, nie mam nic przeciwko, nie przestajesz być moim przyjacielem tylko dlatego, że już nie należysz do kościoła. Nie będzie Cię od tego
nie będzie cię od tego odwodził, nie będzie cię namawiał do tego, abyś został pomimo wszystko, nie będzie cię szantażował, że jeżeli odejdziesz z kościoła, to nie będzie twoim przyjacielem, bo gdy pojawia się szantaż, no to już wtedy chyba nie ma o czym mówić, nie ma wtedy przyjaźni, nie ma wtedy też miłości, nie ma niczego, bo szantaż to jest manipulacja, a to jest najgorsza rzecz, jaka może być pomiędzy ludźmi, nie tylko przyjaciółmi. Oczywiście prawdziwa przyjaźń nie jest pozbawiona kłótni. Ludzie się ze sobą kłócą, różnią się od siebie, czasami coś się wydarzy, czasami ktoś coś powie, ale sztuką jest przeprosić wtedy. I to chyba nie tylko między przyjaciółmi jest ważne, ale też pomiędzy parą czy rodziną, aby jeżeli coś zrobimy, coś głupiego, no to wtedy przepraszamy. Ja się też tego nauczyłam, że ja mam wybuchowy temperament. Ja potrafię najpierw powiedzieć, a potem pomyśleć. I potrafię, chociaż jest to ciężkie, bo człowiek czuje wtedy wstyd, tak? Wstyd nam, że zrobiliśmy albo co powiedzieliśmy coś niefajnego i wstyd nam przyjść i powiedzieć przepraszam, ale ja to robię, przynajmniej się bardzo staram, aby za każdym razem przeprosić i w przyjaźni też to jest ważne. Jeszcze tfu, odpukać nie zdarzyło się, abym z Agatą się tak strasznie pokłóciła, ale no bo my raczej nie mamy jakichś takich wielkich różnic między nami, żebyśmy musiały walczyć o coś, ale gdyby się zdarzyło, to trzeba potrafić wyciągnąć rękę do przyjaciela, bo stracić przyjaciela to jest okropna rzecz, chyba jedna z najgorszych, bo przyjaciel, taki prawdziwy przyjaciel, będzie przy tobie w najgorszych chwilach i to jest bardzo ważne, w tych najlepszych i w tych najgorszych. Ja nie miałam przyjaciela takiego jako dziecko, i czułam brak, ale to jest takie pocieszenie, że jak widzicie, ja przyjaciela, taką przyjaciółkę znalazłam dopiero jako osoba dorosła. Dopiero jako osoba dorosła zostałam pobłogosławiona prawdziwą przyjaźnią. Więc jeżeli jesteście bardzo młodzi, jesteście nastolatkami, dziećmi, czy bardzo młodymi dorosłymi, którzy nie mają przyjaciela, to nie znaczy, że go mieć nie będziecie. Przyjaciel to jest taki opiekun, towarzysz, osoba czasami bliższa od rodziny, bo nie każdy dogaduje się dobrze ze swoją rodziną. Przyjaciel to jest ważna osoba w naszym życiu. I czasami przyjaźni trzeba dać szansę, bo może nam się wydawać, że ach, no lubię tę koleżankę, lubię tego kolegę, jest mi bardzo bliski, ale to nie jest przyjaciel. A może ta osoba właśnie uważa się za twojego przyjaciela. Trzeba być też ostrożnym, bo sztuką jest, to jest takie trochę niebezpieczne, kiedy otwierasz się przed kimś, myślisz, że to jest twój przyjaciel, a się okazuje, że wcale nie, bo ta osoba na przykład wynosi dalej to, co między wami zaszło, albo o czym mówicie, jakieś sekrety, które powierzyłeś tej osobie, no to wtedy nie jest przyjaźń. To jest zaprzeczenie przyjaźni. Jeżeli ta osoba, i tutaj bardziej mi chodzi o właśnie relacje nastolatków, mówisz coś do niej, a ona daje to dalej, tak? Wynosi to dalej, mówi innym koleżankom, to wtedy nie jest przyjaciółka, to nie jest przyjaciel. I nie trzymaj się takiej osoby, bo się boisz, że będziesz sam i że nie będziesz miał nikogo. Lepiej być samemu przez jakiś czas, niż mieć przy sobie fałszywych ludzi, bo oni ci nigdy nie pomogą. Oni jeszcze będą ci obrabiać tyłek za twoimi plecami, co jest paskudne, dlatego lepiej być samemu. Ja sama byłam kiedyś świadkiem takiego zdarzenia, to było w liceum, gdzie paczka przyjaciółek obrabiała tyłek jednej z dziewczyn z tej paczki. I ja stanęłam w obronie tej dziewczyny, bo mnie szlak chciał trafić, jak słyszałam, jak ją obrabiają. I to było gdzieś tam przed WF-em chyba, zebrały się w szatni i zaczęły jej obrabiać tyłek. Strasznie mnie to zdenerwowało i było po prostu widać, że ta przyjaźń między nimi to tak naprawdę nie jest przyjaźń, to są jakieś popuczyny. Dlatego, jak widzicie, nieważna jest ilość, bo możecie być całą paczką i też oczywiście może być grupa przyjaciół najlepszych. Tak też się zdarza. Ale nie jest ważna ilość, a jakość. Czasami wystarczy jedna osoba. To jest jedna osoba. Czasami jest ich więcej, czasami jest grupa przyjaciół, ale przeważnie jest to jedna osoba, która jest dla ciebie w pewien sposób najbliższa i której możesz zaufać i wiesz, że co by się nie działo, ona będzie po twojej stronie. To nie jest łatwe, bo z
Stworzenie takiej relacji wymaga czasu. Wymaga czasu, wymaga dotarcia się w pewien sposób. Troszeczkę przyjaźń jest troszeczkę jak miłość między parą, tak? Mamy podobne relacje, czyli budujemy nasz związek przyjaźni na zaufaniu, na miłości, na tym, aby mówić sobie pewne rzeczy, na poznawaniu siebie nawzajem, na mówieniu o swoich problemach. Przyjaźń to taka miłość, tylko troszeczkę inna, bo postrzegamy tę osobę bardziej jak brata, siostra, niż jak ukochaną partnera, partnerkę. Więc raczej to jest relacja rodzinna, wykraczająca poza więzy rodzinne. Tak to mogę nazwać. I dla mnie to jest niezwykłe, bo mam taką przyjaciółkę. I każdemu życzę tak wspaniałego przyjaciela, jakiego ja mam. Bo wiem, że jeżeli coś się stanie, jeżeli ja zawiodę, to Aga i tak mnie wysłucha, i tak mi pomoże swoim wsparciem, swoim słowem. Jeżeli zrobię coś złego albo zawiodę, to owszem, powie mi o tym, ale nie będzie mnie oceniać i nie będzie po mnie jeździć, mówiąc potocznie. Nie będzie się na mnie wyżywać. Wiem, że mogę na nią liczyć. I to jest bardzo ważne, że mam u niej wsparcie, że ona mnie wspiera w tym, co robię, choćby tutaj na YouTubie. I to jest niezwykle istotne, bo kiedy człowiek, czasami tak się dzieje, że nie ma wsparcia przykładowo w domu, nikt nie wspiera tego, co robisz, to taka osoba z zewnątrz, która cię wspiera, czasami jest silniejszą motywacją do działania niż własna rodzina. Dlatego wszystkim życzę tak wspaniałego przyjaciela, jak ja mam. I pamiętajcie, że przyjaźń, taka prawdziwa przyjaźń, aby ją zbudować, aby trwała do końca życia, wymaga czasu. To jest ciągła praca nad sobą i nad tym związkiem dwóch ludzi, bo to jest związek, tylko nie romantyczny. Dlatego, kochani, jeżeli nie macie przyjaciela, to nie martwcie się, bo to nie znaczy, że nigdy nie będziecie go mieć. Dzięki za wysłuchanie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, jeżeli mnie słuchają. I jeszcze raz życzę Wam wszystkim wspaniałych przyjaźni. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach.